Pośle. Panie marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Polska to jest kraj rolniczy, na terenie mieszka dużo osób na terenach wiejskich. Jest to sektor bardzo ważny dla gospodarki kraju. I tu pierwsze pytanie. Czy jest wspólna polityka rządu w sprawach rolnictwa? Bo z jednej strony mamy strategię rozwoju wsi, rolnictwa i rybołówstwa, a z drugiej strony mamy dokumenty ministra Broniego typu Polska 2030, który mówi bardzo wyraźnie, że rząd popiera metropolię. Braku tej strategii też w kierunku rolnictwa wydaje się świadczyć brak aktywności polskiej wspominany przez koleżanki i kolegów za czasów prezydencji polskiej, czy teraz w czasie tych negocjacji, które się powoli będą zbliżały do końca. Nie widać tutaj żadnych sukcesów. Kwestia druga, wyrównanie płatności bezpośrednich. Tego domaga się nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, mówią o tym rolnicy. Jest to bardzo ważna, niedrobna kwestia, bo chodzi o wielkie pieniądze. Wyrównanie dla polskich rolników. Jest to akt sprawiedliwości dziejowej, który też ma dać naszym rolnikom szansę na równą konkurencję w obliczu coraz bardziej zdecydowanie wysokich kosztów u nas na naszym terenie. I teraz tak, pytania. Dlaczego rząd tego nie zauważa, że nawet organizacje rolnicze, prezes Szubilewicz mówi o tym, że trzeba na równi walczyć o wspólną politykę rolną i politykę spójności. Dlaczego premier odstawił niejako politykę rolną na bok? Nie widać tego było w expose. Czy coś się w tej kwestii zmieni? Kolejne pytanie, czy wspomnianą przez pana posła Kuźmiłka poprawkę wesprze w Parlamencie Europejskim Europejska Partia Ludowa. Kolejne pytanie, czy rząd planuje weto w ramach negocjacji dla budżetu w kontekście interesu rolniczego? I ostatnie, czy możemy wskazać rolnikom jakieś kompendium, konkretne dokumenty, które by mówiły, jakie rząd ma poglądy w tej kwestii, jakie rząd ma efekty pracy swojej i właśnie czy możemy zobaczyć jeszcze przed końcem tych negocjacji wyjściowe stanowisko, o których pani poseł Fotyga mówiła w ramach negocjacji. Dziękuję bardzo.